Piotr Gajek, witam serdecznie w kolejnym programie Gość Dnia. Pani Elżbieta Michlis, witamy. Dzień dobry, witam gorąco. Kierownik całego zamieszania, jeśli chodzi o Dom Pobytu Senior i to, co przed nami, czyli weekend bardzo intensywny dla Was na pewno w działaniach. 28 lipca, działania ważne i integrujące całe środowisko lubińskie i szerzej, bo każdy może oczywiście przyjechać i wziąć udział w takim spotkaniu kulturowym, które myślę, że no, kręgów zatacza co niemiara. I o tym dzisiaj pogadamy, bo to jest główne clue. Co przygotowaliście w tym roku? Co będzie wyjątkowego? Czym się wyróżniacie tym razem? No, tym razem najważniejszą dla nas kwestią jest, że organizujemy to po raz 10. Mhm. A zatem mamy już taki mały jubileusz. Jest to mały jubileusz, jeśli chodzi o cyfrę, niemniej jednak ogromnie ważny, jeśli chodzi o poznawanie ludzi, poznawanie środowisk, poznawanie różnych kultur, bo jest to właśnie mieszanina. Są to Łemkowie, Romowie, Grecy. W tym roku jeszcze przyjadą do nas środowiska bośniackie, które zamieszkują również teren, jeśli nie samego powiatu lubińskiego, to gdzieś jakiegoś okręgu, regionu. Będziemy mieli także polskie stoiska z naszymi tradycyjnymi potrawami, bo w tym momencie chcę powiedzieć o potrawach. Przygotowujemy... To jest zawsze miłe i przyjemne. Tak, to jest przyjemne. Z tego każdy korzysta pewnie. Będziemy mieli także kolejne nowe stanowisko. Będzie to stanowisko węgierskie. Langosz będzie podawany. Wszystko staramy się podawać w formie bezpłatnej, chociaż limit może się przypadkiem wyczerpać, bo też taką możliwość przewidujemy, że powiedzmy na tym węgierskim stanowisku, jeżeli będzie bardzo smakować, to będzie można sobie potem, w momencie kiedy już wykorzystamy potrawy bezpłatne, będzie można sobie taką potrawę kupić. Przygotowujemy na naszym polskim stanowisku kaszotto i bigos. Natomiast pozostałe kultury będą prezentować ruskie pierogi, kysełyczo i mastyło, będą chłodniki litewskie, będzie można spróbować również pizzy włoskiej, którą przygotowuje Awe Cezar. Będzie stanowisko z greckimi potrawami musaka i pastizio. No i cóż, i będzie również lemoniada. Może taką nowością, albo może czasem przypomnieniem dla wielu osób, będzie możliwość napicia się wody z saturatora. Takiego, który to kiedyś, dawno temu pod domem towarowym stał i tam można było napić się samej wody, bądź wody z sokiem. To stanowisko oczywiście będzie przygotowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne. Mamy także scenę wraz z tymi potrawami, albo może nawet wcześniej na scenie. No, uzupełnienie kultury o kulturę. Tak. Bo to są różne jakby zagadnienia. Na scenie pojawią się nasi seniorzy przy akompaniamencie Włodzimierza Kuby Danka. To są soliści. Będą śpiewać po włosku, po chorwacku, po angielsku. Pojawi się także rock and roll, także będzie to taka różnorodność językowa. Następnie zapprezentują się Niezapominajki i właśnie ten zespół będzie śpiewał po bośniacku, bo członkinie tego zespołu mają korzenie bośniackie, bałkańskie. Będą również Łemkowie. Łemków tym razem zaprezentuje zespół, który nieopodal nas zamieszkuje. Będzie to zespół Roztoka. Grecja to tym razem Dimitris Zorbas, który przyjedzie do nas z okolic Poznania akurat. Mamy także górali. Będą to ondraszki, a zatem kto lubi góralską
muzykę, to będzie mógł zakosztować tejże muzyki. No i gwiazdą naszego wieczoru jest tym razem Don Wasyl, a zatem Romowie i cała społeczność romska będzie mogła podziwiać i słuchać Dona Wasyla wraz z jego całą kompanią. No to taki niezwykły kociołek przygotowany, chodzi o to, co wymieszacie zarówno w potrawach, jak i to, co na scenie, ale rozmawialiśmy sobie poza anteną i tak pani wspominała, że tak w tym roku przygotowane wszystko w ramach tych stref. I te strefy są oczywiście tematyczne i kulturowo podzielone też na różne elementy. I co tam się jeszcze dzieje? Bo jest ich troszeczkę więcej. Tak, tak. Mamy jeszcze strefę dziecka. Tam pojawią się oczywiście dmuchańce, bo tego nie może zabraknąć. To jest atrakcja dla dzieci. Ale będzie także stanowisko artpunktu, gdzie będzie można rysować albo zamalowywać stroje regionalne greckie, łemkowskie i tak dalej, i tak dalej. Dzieci będą mogły w tym momencie poznawać te stroje. Będzie także stanowisko, gdzie będą zabawy dla dzieci. Happy Party Kids będzie to organizował. No i mamy jeszcze oprócz, także dzieci mają zajęcie, mają po co przyjść, tak, jak najbardziej. Dziadkowie. Tak trzeba, całymi rodzinami. Myślę, że to bardzo łączy i pozwala nam na chwilę odetchnąć. A tak przy okazji, jak będziemy się kierować tego 28 lipca, jak będziemy szli na festiwal, nie zapominajmy o nakryciach głowy. Jest taki upał, słońce, trzeba się zabezpieczyć. Parasole, takie od deszczu, mogą służyć również jako ten parawan, który nas będzie chronił od tego upalnego słońca, bo zapowiada się również ponad 30 stopni. Mam nadzieję, że burzy nie będzie w tym czasie, kiedy my będziemy tam na terenie RCS, bo uwaga, tym razem nie spotykamy się na Błoniach, tylko na terenie przed halą widowiskową sportową. Myślę, że atrakcja jest tyle, że potrzeba troszeczkę więcej terenu na to, żeby ogarnąć wszystko i goście przede wszystkim znaleźli do siebie miejsce. Dzieci będą mogły również napić się lemoniady, bo takową też przygotowujemy. No cóż my tam jeszcze mamy? Sama dobrze nie pamiętam, ale na pewno będzie niespodzianka, bo mamy 10. jubileuszowy Festiwal Narodów, to też będziemy przygotowywać coś, co będzie taką niespodzianką. No dobra, nie zdradzajmy wszystkiego. Mamy także Lwowską Falę. Wszystkie osoby, które mają korzenie lwowskie bądź kresowe, serdecznie zapraszamy, bo to wspomnienia wracają. Tutaj zespół też mieliśmy okazję zobaczyć całkiem niedawno przy okazji kresowych spotkań w Głogowie, więc jeśli ktoś był, to wie, że warto i można zapytać. Zresztą na antenie telewizji regionalnej prezentowaliśmy fragment występu, na pewno warto sobie je odszukać. Tymczasem, tak podsumowując nasze spotkanie, powiedzmy, gdzie raz jeszcze, od której godziny do której bawimy się wspólnie, łącząc pokolenia, łącząc kultury. 28 lipca, sobota, bramy otwieramy już o godzinie 12. Impreza będzie trwała do godziny 22 maksymalnie. Potrawy będziemy wydawać w godzinach od 14 do 18. Serdecznie i gorąco zapraszamy. Ja może jeszcze tylko dopowiem, że środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pozyskaliśmy poprzez Stowarzyszenie Seniorów Trzeci Wiek z Urzędu Miejskiego Prezydenta Miasta Lubina, za co gorąco i serdecznie dziękujemy, bo tak naprawdę, gdyby nie to wsparcie finansowe, nie dalibyśmy rady tego zorganizować. No to widzimy się już w sobotę na terenach RCS-u. Zapraszamy serdecznie.